Cześć, witam Was na kanale Videoblog Tech. Dzisiaj rzut oka, test i recenzja monitora gamingowego od firmy BenQ EX2780Q. Monitora naszpikowanego technologią dla graczy. Na tą dłuższą leckę serdecznie Was zapraszam. A czego duszą, Bo monitor ma tyle futerów, o których chcę powiedzieć, że to nie będzie bardzo krótki film, ale myślę, że warto, bo ich nagromadzenie w takim jednym urządzeniu. To ciekawe pole do popisu dla recenzenta. Co my tutaj mamy, moi drodzy? Monitor gamingowy, odpowiecie? Odpowiecie zapewne dobrze, ale troszkę o jego parametrach. Mamy tak: 27 cali przekątnej. Mamy matrycę IPS. Mamy 144 Hz i 5 mS czasu reakcji. I na koniec mamy proporcje 16 na 9 i rozdzielczość 2K. Znajdziemy też AMD FreeSync 2, stabilizującą płynność obrazu, minimalizująca shootering, przydatna gdy nasza karta nie pozwala na osiągnięcie stałych 60 fps. Jest 95% pokrycie DCI-P3, jest HDR400 zgodny ze standardem HDR10 i jest też HDRI, ale o tym opowiem Wam później, dodam, że to autorska technologia firmy BenQ, Którą, której warto się przyjrzeć, bo to coś nowego. Jasność 400 nitów dla HDR i 350 kandeli, kontrast 1000 do 1, a dynamiczne 20 milionów do 1. 10-bitowa głębia i kąty widzenia matrycy IPS 178 na 178 stopni, więc tak jak powinno być przy matrycach IPS. Kilka słów o wykonaniu tego monitora. Troszeczkę inna kolorystyka brązowo-złota listwa na dole w której schowane są dwa głośniki, z jednej i z drugiej strony. Każdy z tych głośników ma 2 waty. Co ciekawe, w tym monitorze mamy system głośników 2 plus 1. Z tyłu, moi drodzy, jest ukryty subwoofer. O właśnie tutaj, tu jest osłona subwoofera. De facto, z przodu i z tyłu jest to coś na kształt siatki meszowej, która przykrywa głośniki i subwoofer z tyłu. Tył, cały plastik, lekko błyszczący, lekko chropowaty, ale bardzo przyjemny w dotyku, widać, że troszeczkę lepszej jakości. A nie jakaś tandeta. Noga stalowa, również hmm, podstawa stalowa, noga stalowa, podstawa stalowa, ale ta noga stalowa jest ukryta, moi drodzy, pod plastikiem, ponieważ w środku jest takie korytko, którym to możemy sobie prowadzić kable z naszych wyjść, które znajdują się z tyłu monitora, oczywiście. Mamy dwa porty HDMI 2.0, jeden port, DisplayPort 1.2, USB typu C i wyjście na nasze słuchawki. Jest też wejście kabla zasilającego. Monitor ma zintegrowany zasilacz w sobie. I uchwyt do mocowania linki Kensington, żeby nikt go nam nie buchnął z biurka. Monitor na pierwszy rzut oka bezramkowy, ale te cieniutkie ramki gdzieś tam jednak są po włączeniu matrycy, po wyświetleniu obrazu. Jednak widać, że tutaj mam jakieś 5 mm przestrzeni z każdej strony. Wracając do listwy dolnej, bo jest to ciekawa sprawa. Tutaj na środku mamy ukryty czujnik światła. On mierzy na bieżąco natężenie światła w naszym pomieszczeniu i możemy, włączając właśnie funkcję HDRi, sprawić, że jasność monitora będzie automatycznie dopasowywana do jasności otoczenia, co też przekłada się na to, że w nocy, jak są jakieś jasne sceny, to nie wypali nam oczu. Nasze oczy nie będą boleć, bo monitor się ściemni. Jeżeli zrobi się jasno w pomieszczeniu, to monitor również się rozjaśni, żebyśmy cały czas mieli dobry kontrastowy, kontrastowy, trudne słowo i żywy obraz. Nie ma podstawy obrotowej, natomiast możemy go regulować: jego pochy możemy regulować od minus 5 do plus 20 stopni. I powiesimy go na ścianie za pomocą Vesa 100, ukrytego z tyłu, pod taką specjalną klapką, żeby nam mocowanie to będące na wierzchu nie szpeciło wyglądu. Moi drodzy, w komplecie dostajemy oprócz samego monitora, kabel zasilający do monitora, kabel USB typu C, kabel HDMI 2.0, instrukcję obsługi wraz z płytką, na której są profile kolorów i dostajemy pilota. Niby zbędny gadżet, ale w tym przypadku jest to bardzo przydatny gadżet. Mamy szybki dostęp do menu HDR, mamy szybki dostęp do equalizera muzycznego, mamy szybki dostęp do future'ów typu Low Blue Light, chroniących nasze oczy, możemy też sterować głośnością tego monitora, głośnością systemu audio tego monitora, co też jest bardzo przydatne, lub go zmiutować, czyli wyciszyć, jest też możliwość przełączania w locie wyjść z którego, wejść, z którego ma monitor wyświetlać obraz. Tutaj z przodu, pod panelem przednim, znowu do niego wracam, jest obrotowy potencjometr z nieskończonym obrotem. Moi drodzy, tym potencjometrem sterujemy również głośnością, co jest akurat bardzo fajnym gadżetem, bo przeważnie w monitorach z wbudowanymi Głośnikami. żeby się dostać do regulacji głośności musimy wejść do menu i tam sobie grzebać i szukać co nie jest najprzyjemniejsze, najprostsze i najłatwiejsze. Tutaj wystarczy sięgnąć ręką, jeżeli mamy pilota pod ręką i sobie wyregulować za pomocą potencjometra. Bardzo fajny future. Skoro już mówiliśmy przez chwileczkę o kablu zasilającym, to monitor podczas wyświetlania jasnych cen pobierze nam około 70 W mocy. Natomiast w przypadku standardowej pracy, czyli mieszanej pracy, to nam... Wyknie około 35 W z gniazdka. Waży niecałe 6 kg, a jego wymiary to 614 na 460 na 196 mm. O wyglądzie, o parametrach wiemy wszystko i powiedziałem Wam o paru future'ach, ale to zobaczcie za chwileczkę, jak będę Wam pokazywał menu ekranowe i jak będę Wam pokazywał gameplaye i omawiał te gameplaye, bo to warto. Posłuchać, co on tam nam ma do zaoferowania. Więc oczywiście zaczniemy od testu matrycy, a potem wszystkie futury, gaming, hdr -y i tego typu rzeczy wam pokażę. I pora na test matrycy: przejście od zerówki do 100% koloru, zarówno tutaj co 3%, jak też tutaj co 1%. Wszystkie ładnie odcięte i ładnie to widać. U mnie na ekranie, jak zwykle powtarzam, nie u was na monitorach, bo kompresja YouTube'a i oprogramowania niestety redukuje te. Drobne różnice, ale gołym okiem jest to widoczne bez problemu. Przejście kolorystyczne 0 do 100% koloru, czyli od, od czarnego do 100% wszystkie i na początku 0,4% bez problemu żadnego i na końcu 95-100% czy tam 96-100% też wszystkie są tutaj ładnie odcięte. Gradient moi drodzy jest bardzo, bardzo ładny. Bardzo ładnie przechodzi powoli delikatnie z ciemnego do jasnego bez żadnych schodków w krawędzi jest równy, co też jest ważne. Od góry do dołu idzie nam to równo. Przesuwa się po ekranie, a nie idzie na przykład z kosem. Jest równo rozłożony. Także tutaj nie mam się czego doczepić. Jeszcze bardziej szczegółowe przejścia: zerówka dwójka odcięta, dwójka czwórka również, pozostałe też tak samo na końcu 98, 196, 98 też bez żadnego problemu. I wszystkie odcienie tutaj szarości. Tutaj przeważnie najmniej to widać: 42, 44, 40%, w prawie w połowie całej gamy. Tutaj jest to najmniej widoczne, ale ewidentnie, ewidentnie, może nie ewidentnie, ale wprawne oko dostrzeże te odcięcia między 40-42, Uciekaj menu i ską a 44 czwórką. Białe podświetlenie matrycy. Troszkę się tutaj powyginam za kamerą. Lekko, bardzo lekko niedoświetlony prawy narożnik tutaj mniej więcej od samej góry, schodzący do 1 trzeciej wysokości ramki, ale to jest naprawdę, że trzeba się przyglądać, żeby to zobaczyć. Poza tym wszystkie pozostałe narożniki, jak też dół jest w porządku, na środku też jest w porządku, nie ma żadnej plamy, więc ta minimalne to niedoświetlenie mogę uznać za mieszczące się jeszcze w jakiejś normie przyzwoitości. I ciemne podświetlenie, tu jest lepiej, bo ten narożnik, który nam świecił po prawej na górze na... był niedoświetlony na jasnym tle, tutaj jest ładnie doświetlony, więc uciekaj menu. Wszystkie pozostałe krawędzie i narożniki też są w porządku, więc jest według mnie tutaj dobrze, a nawet bardzo dobrze. Czcionka ostra, czytelna, równa, od lewej krawędzi idąca do środka, bez paraboli. Prościutko tak, jak powinno być. Nie zlewają się literki, nie zlewają się słowa, więc jest tutaj też w porządku. Teraz widzimy obraz z HDR-em włączonym. Za chwilkę sobie przełączymy, jak to będzie wyglądało bez hdr -u. Wyłączymy HDR. I bez HDR wygląda to w ten właśnie deseń. HDR jest wale tylko 400, natomiast do takiej podstawowej stosowania jak rozgrywka w zdecydowanych przypadkach całkowicie wystarczy. Teraz to jeszcze oczywiście zweryfikujemy organoleptycznie, w którym jest gier. HDR, chociaż ma tylko jasność 400 to działa tak jak powinien bez żadnego problemu wyciąga szczegóły z cieni, kontrastuje nam ładnie niebo, widzimy szczegóły zarówno na płynących chmurach po niebie, jak też na wszystkich skałach, załamaniach tych skał i wszystko to jest ładnie szczegółowo pokazane, z dobrym kontrastem, przez to całość wygląda bardzo naturalnie, możemy się wczuć w tą grę o wiele bardziej niż jakbyśmy grali bez trybu HDR oczywiście nie działa to niestety w każdej grze, bo nie wszystkie gry obsługują tryb HDR. Można też oczywiście zmienić sobie tryb z Display HDR na Game HDRI lub też na Cinema HDR, i oczywiście w się tego, czy gramy, czy oglądamy jakiś dobry film. Co ciekawe, ta zmiana trybu HDR nie powoduje nam zmiany przestrzeni kolorów. Monitor też posiada emulację z SDR do HDR, także to też jest jakiś, jakiś plus dla na przykład produkcji, które nie obsługują natywnie hdr -a. Do tego HDR i tryby HDR i Game, HDR i Cinema są zintegrowane z czujnikiem światła, więc monitor dopasowuje sobie automatycznie w tym momencie jasność ekranu do jasności, do ilości światła w otoczeniu swoim, do tego co się wokół nas dzieje, żeby nam po prostu w nocy nie wypaliło gałek ocznych. The Division 2 zdecydowanie ładniej wygląda w trybie HDR. Te kolory te niebo, te budynki, te cienie wyglądają zdecydowanie lepiej, właśnie jak użyjemy technologii HDR. hdr I szczęśliwi ci, którzy posiadają tą technologię w swoich monitorach. Jeżeli nie posiadają, to może warto pomyśleć o zmianie właśnie na monitor z HDR-em, ale z takim HDR-em, który to faktycznie jako tak działa, tak jak w przypadku tego BenQ, bo tutaj pomimo tego, że to jest tylko HDR400, to zdecydowanie tę różnicę widać i nie jest to utrudnienie, jak w niektórych monitorach jest, bo w niektórych monitorach na przykład przypalany jest ekran, nie ma możliwości sterowania tym. Wygląda to brzydko, zupełnie inaczej niż powinno, a tutaj wygląda tak, jak faktycznie HDR ma działać. Obraz przy użyciu 144 144Hz jest oczywiście bardzo płynny, nie ma mowy tutaj o jakichś rozmazanych teksturach, nawet przy szybkim obrocie, w pobliżu naszego bohatera. Wszystko jest ostre jak Żyleta, czyli tak, jak powinno być na gamingowym monitorze. Oczywiście jest to skierowane bardziej dla osób grających w gry e-sportowe, jak na przykład CSGO niż w The Division 2 jak ja w tym momencie, ale i tak w tego typu grach T144Hz zdecydowanie pomaga i uprzyjemnia nam rozgrywkę. Przy użyciu technologii Black Equalizer możemy wydobyć postacie gdzieś tam czające się w mroku, na tyle, że je widać zdecydowanie z dalszej odległości, a przy użyciu technologii Color Vibrance to oczywiście wszystko konfigurujemy w menu naszego monitora. Możemy znowu sprawić, że postacie kryjące się w jakimś kamuflażu jasnym, na przykład na pustyni, też będą wyraźnie odcięte i będą widoczne. Trochę taki cheat, ale myślę, że pozytywny, bo nie jest to żadna ingerencja, a po prostu pomoc dla gracza. Przejdźmy do dłuższego podsumowania, bo jest o czym mówić. Po pierwsze, AMD FreeSync 2 działa bez żadnego problemu z kartami. NVIDIA. Oczywiście trzeba mieć do tego albo GTX-a, albo RTX-a, GTX-a rodziny Pascala, albo RTX-a, żeby to móc włączyć w panelu sterowania NVIDII, móc włączyć tam G-Sync, który się będzie komunikował z tym monitorem i działa to nad wyraz płynnie. Co prawda tego monitora nie ma jeszcze na liście kompatybilności NVIDII, on się ukazał na rynku de facto niedawno, jakieś 3 miesiące, z tego co pamiętam temu była jego premiera światowa, do Polski dotarł też jakoś nie, 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 nie jest. Zbyt dawno temu, więc prawdopodobnie Nvidia jeszcze będzie go testowała, bo jest kilka monitorów już od firmy BenQ na liście kompatybilności właśnie Nvidia, a propos G-Synca i FreeSynca. Więc ten monitor działa poprawnie, nie ma rozmazanych tekstur, obraz nie miga, bo to jest najczęstsza przypadłość właśnie w przypadku monitorów, które prawie są kompatybilne. Tutaj jest tak, jakbyśmy normalnie włączyli monitor z G-Synciem i sobie pracowali, więc bardzo duży plus już za to na początku. Duży plus za system audio w tym monitorze. Pierwszy raz z ręką na sercu mówię Wam, że z przyjemnością słuchałem głośników wbudowanych w monitor. Oczywiście nie mają one porównania jakościowo do dobrego headsetu, który możemy kupić. Nie mają one porównania jakościowo do bardzo dobrych głośników, które możemy sobie kupić stacjonarnie, gdzieś tam postawić na naszym półku, czy po, po, biurku, czy powiesić w pokoju. Ale jak na głośniki wbudowane w monitor to są po prostu rewelacyjne nawet ten bas słychać i czuć go bo przynosi lekko monitor to na biurko, przynajmniej na tym moim biurku było czuć jak trzymałem ręce przy klawiaturze i ten bas gdzieś tam zadudnił podczas grania fajny efekt, faktycznie duży, duża możliwość equalizera zmiany barwy tego dźwięku więc tutaj też można się tym pobawić, i to faktycznie działa, i faktycznie słychać tą różnicę. Może nie tak bardzo przez YouTube'a, przez film po edycji i kompresji YouTube'a, ale faktycznie na żywo to słychać. To jest coś w, stylu, coś w stylu właśnie testu matrycy, że ja to widzę, a Wy niekoniecznie niestety to możecie zobaczyć na swoich ekranach, jak testuję i o których przejściach tonalnych mówię. No ale to już nic więcej nie poradzimy na to. Świetna sprawa mojej drodzy z pilotem. Niektórzy powiedzą, że to zbędny bajer. Powiem, że w tym przypadku nie jest to zbędny bajer, bo naprawdę się przydaje. Mamy dostęp do podstawowych funkcji, nie musimy grzebać po menu monitora i możemy to zrobić na przykład trzymając naszego pilota obok klawiatury albo obok myszki i tylko nacisnąć odpowiedni przycisk i sobie wybrać za pomocą tutaj takiego wybieraka kołowego, potwierdzić OK i mamy zmienione parametry kwalizera muzycznego, zmieniony tryb HDRI. A propos HDRI, też fajny bajer, bo nie musimy się przejmować tym, że za chwilę nam gałki oczne wypali, jak przejdziemy w jasną scenę. Monitor się automatycznie ściemnia i rozjaśnia. Mamy te dwa poziomy HDRI, dwa rodzaje HDRI dla odtwarzania filmów i dla grania i to faktycznie się sprawdza. Są w monitorze zapisane dedykowane profile, na przykład do gry CSGO i do całej serii gry Battlefield, więc możemy też to wybrać, jeżeli gramy w te gry. Ale to już mówię o profilach bardziej a propos kolorów, kontrastu, odcieni, i tak dalej. Te dodatkowe profile Flicker Free, Low Blue Light, te profile wyciągające z cienia i wyciągające z jasnych miejsc przeciwnika, te ustawienia, czy future, a nie profile, też się mogą przydać zapalonym graczom. De facto w tym monitorze nie ma nic zbędnego, sterowanie menu, jeżeli nie korzystamy z pilota, też jest proste, za pomocą przycisków na tyle monitora, mamy przycisków, trzech przycisków, włącznik jest jeden, później są dwa do sterowania menu i na środku jest joystick, za którego za pomocą sobie chodzimy też po menu i możemy, możemy wybierać sobie potrzebne funkcje, ale tak jak Wam mówię, mistrzostwo świata jest z tym pilotem. No dobrze, ale minusy, żeby nie było zbyt kolorowo. Moi drodzy, yy, matryca bardzo fajna, yy, IPS, 144 Hz, no troszeczkę szkoda, że tylko, yy, że aż, tylko aż 5 milisekund czasu reakcji, no ale przeważnie matryce IPS-owskie takie Taki czas reakcji mają przy wysokich hercach. Oczywiście są też takie, które mają 1 milisekundę czasu reakcji, ale kosztują dużo, dużo więcej od tego monitora. Troszeczkę był problem z niedoświetleniem tej matrycy z prawej strony, ale na szczęście tylko i wyłącznie w takim miejscu, w którym to na, ra, raczej absolutnie nam podczas rozgrywki żadne nie będzie przeszkadzało. Pozostałe parametry matrycy, które wam pokazywałem na teście, są bardzo dobre, więc tutaj nie mam do niego żadnych zastrzeżeń. No ale coś musiałem znaleźć, no to do takich drobnostek się. Muszę chociaż przyczepić, nie, żeby nie było zbyt różowo. I to w sumie chyba tyle z minusów, no może dla niektórych cena, chociaż to monitor, tak jak powiedziałem, jest racjonalnie wyceniony. Kosztuje nieco ponad 2000 zł, co uważam, że jak na swoje parametry, jakość, którą nam tutaj pokazał i możliwości, które ma w sobie, to jest to dobra cena, jeżeli ktoś szuka monitora właśnie gamingowego, 144 Hz i do tego z matrycą IPS to myślę, że zdecydowanie powinien rozważyć zakup tego BenQ EX2780Q, bo to naprawdę całkiem spoko monitor dla gracza. Zresztą nie tylko dla gracza FPS-owego, bo we wszystkie różne innego rodzaju gry również zagramy, szczególnie jeżeli możemy sobie w nich włączyć HDR. A propos hdr -a, jeszcze jedna funkcja ma możliwość konwersji, czyli obrazu SD do obrazu HDR. Nie jest to... Perfekcyjnie wykonane, ale w niektórych grach, które nie mają HDR-a, a sobie to włączamy, wygląda to całkiem ciekawie. Moi drodzy, ze względu na te wszystkie plusy, przeważające w tym teście plusy, e, otrzymujemy moją rekomendację i wyróżnienie za super jakość, bo naprawdę według mnie zasłużył na to w 100%. Może z minusów jeszcze, że nie ma huba USB, bo to już byłoby dopełnienie pełni szczęścia w tym monitorze, miałby już praktycznie chyba wszystko. No. O tym to tyle z tego testu, recenzji i prezentacji monitora gamingowego od firmy BenQ EX2780X. Jeżeli macie jakieś pytanie, jeżeli macie jakieś uwagi co do tego monitora, bo na przykład go posiadacie, to napiszcie pod filmem w opisie. Napiszcie mi co Wy myślicie o jego parametrach i o tych dodatkowych futurach, którymi dysponuje wyciąganie przeciwnika z cienia itd., itd. Bo to mnie interesuje, czy Wy w ogóle to używacie, czy, czy, czy jak macie to w swoich monitorach, czy jest to dla Was jakiś zbędny bajer i nie baczycie w ogóle na to przy zakupie monitora. Dzięki za oglądanie jeszcze raz, trzymajcie się i pozdrawiam was. Video Blog Tech.